Witam wszystkich w programie Strażackie Wywiady. Gościem dzisiejszego programu będzie Rafał Podlasiński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rafał od ponad roku jest instruktorem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i jego zajęciem jest szkolenie podchorążych. Rafał, w związku z tym pierwsze pytanie do Ciebie. Co robiłeś, zanim zostałeś instruktorem w Szkole Głównej? Znaczy, całe moje życie składa się z pracy, z służby w podziale bojowym. Ja zaraz po ukończeniu szkoły byłem pracownikiem, byłem funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Swoją przygodę z ratownictwem, bo tak to można nazwać, rozpocząłem od służby w JRG1. To trwało rok pełny, może nawet niepełny, gdzie potem przeniosłem się do JRG15. Samo przeniesienie wiązało się tak naprawdę z przeniesieniem grupy poszukiwawczo-ratowniczej, z przeniesieniem siedziby tej grupy, więc tak naprawdę zmieniłem adres, zmieniłem numer jednostki, ale ludzie pozostali ci sami. I jak podczas służby w podziale bojowym zacząłem od dowódcy zastępu i przyszedłem tak przez wszystkie szczeble bycia dowódcą. Byłem dowódcą zastępu, sekcji, zastępcą dowódcy zmiany, skończyłem na dowódcy zmiany. A jak wspomniałem już tutaj, od samego początku, JRG1, tam gdzie zacząłem pracować, jestem członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej, byłem członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Tutaj wyglądało to tak, że od żółtocioba ze szpadlem, tak mówiąc kolokwialnie, przeszedłem przez szereg kursów specjalistycznych, godziny ćwiczeń, godziny poligonów, doszedłem do poziomu ratownika międzynarodowego grupy USAR Poland, gdzie takim ukoronowaniem była akcja ratownicza w 2015 roku w Nepalu. No i tak w podziale bojowym od samego początku, ostatni rok pracuję w szkole. Wiesz, bo to jest takie pytanie, które ja zadaję nie przez przypadek, bo moim zdaniem to są ważne pytania, jak się przychodzi do szkoły głównej i widzi się swojego instruktora, który za chwilę będzie mnie czegoś uczył, tak? I pamiętam jakieś czasy temu, kiedy my byliśmy też podchorążymi, to właśnie tak się mówiło. Ktoś, kto nas uczył, zadawaliśmy pytania, a ciekawe, jakie ten człowiek ma doświadczenie, co on takiego robił, co może tutaj wnieść. I instruktorów też pod tym kątem czasami się ocenia. To możesz chyba też potwierdzić. I tu moje pytanie, jakie z tych doświadczeń, bo to jest 9 lat doświadczenia w podziale bojowym, zanim wracasz do szkoły głównej, jakie z tych doświadczeń najbardziej zapamiętasz? Tak naprawdę ja jako ratownik składam się z sumy tych doświadczeń. Najlepiej, najbarwniej, najjaskrawiej zapamiętuje się jednak te doświadczenia albo dość nietypowe, albo te pierwsze. Myślę, że do końca życia będę pamiętał swój pierwszy pożar, pierwszy wypadek, czy pierwszy raz, jak usiadłem z przodu jako ten dowódca zastępu. Te początki były tak, że na ten rozruch, żeby był łatwiejszy, uczyłem się zmiany, uczyłem się rejonu, jeździłem jako ratownik z tyłu. Bardzo ważne doświadczenie dla mnie, bo potrafiłem się też uczyć od kolegów ze zmiany. To też bardzo ułatwiło mi pewne rzeczy potem. To jednak te zdarzenia moje, te pierwsze były chyba najjaskrawsze w danym momencie dla mnie. A jak chłopaki mówili, byłem taki fartowny, że te zdarzenia były dość i trudne, i charakterystyczne zarazem. Mój pierwszy wypadek, gdzie pierwszy raz usiadłem z przodu, to był wypadek Mercedesa McLaren za 2,5 miliona złotych. To był samochód, który był pierwszy dzień w Polsce, to był drugi samochód w Europie, więc takie zdarzenia się zapamiętuje. Ale to jest, tak jak mówiłem, suma pewnych doświadczeń, suma zdarzeń, więc każde zdarzenie coś mi przyniosło, jakieś doświadczenie, jakąś myśl, do której potem i dzisiaj w pracy instruktora mogę się odnosić. Bardzo mile wspominam ten okres grupy poszukiwawczo-ratowniczej, bo tam pewne rzeczy były dla mnie naturalne. Po tych kursach specjalistycznych, ratownictwo techniczne, ratownictwo wysokościowe i każde inne specjalistyczne z zakresu podstawowego, to nawet chemia wchodziła w grę przy pewnych rozpoznaniach, było dla mnie czymś naturalnym. Ja nie musiałem się zakresów specjalistycznych uczyć, bo grupa dała mi pewną naturalność w tym działaniu specjalistycznym. No i moje doświadczenie zawodowe w podziale bojowym plus grupa dała mi taki naturalny kierunek w tym szedłem zawsze w kierunku szkolenia tak naprawdę. Z tego względu, że ja od samego początku miałem coś związanego ze szkoleniem. Od samego początku przyjścia do pracy w jednostce ratowniczo-gaśniczej zajmowałem się szkoleniem swojej zmiany służbowej. To było naturalne, więc już takie jakieś podwaliny pod przekazywanie wiedzy miałem. Jestem czynnym ratownikiem OSP w miejscowości, w której mieszkam. Tam od kilkunastu lat jestem ratownikiem i tam
też składam się z pewnych swoich powiedzeń. Takim jednym z moich pierwszych powiedzeń było to, że w jednostce bałem się o dojazd, więc bardzo dbałem o to, żeby poznać swój rejon. Nie bałem się, z kim jeżdżę. To byli doświadczeni ludzie, o których się bardzo dużo uczyłem. W OSP bałem się, z kim jeżdżę, więc żeby się nie bać, cytując jednego z mojego, przynajmniej mojego takiego nauczyciela, on mówił, że spadochrony zwija się nie podczas lotu, tylko w hangarze, w garażu. I moim takim zwijaniem spadochronu w OSP było szkolenie tych ludzi. Także ja miał komfort uczestniczenia w zdarzeniach, miał komfort swojego bezpieczeństwa, miał komfort bezpieczeństwa tego zespołu ratowniczego. Po prostu tutaj nauczanie było dość trudne, bo ludzie byli, wyje syrena, ktoś przybiega, więc ludzie typowo przypadkowi. Więc tutaj szkolenie też musiało być bardzo, bardzo intensywne. Od kilku lat jeżdżę po kraju z moim przyjacielem Pawłem Karabinem i prowadzimy warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego, bo też doszliśmy do takiego etapu, że mało nam było wiedzy, a wiedza jest tym jakościowsza, kiedy większa ilość ratowników nią dysponuje. Takie retorycznie można powiedzieć, że w zastępie sześcioosobowym, jeśli porównamy dwa takie same zastępy, to który zastęp tak naprawdę będzie działał lepiej? Ten, który ma jednakowe, dobre wyszkolenie, czy pięć osób jest słabo wyszkolonych, ale w swoim zespole mają mistrza świata? No, wydaje mi się, że jednak ten pierwszy zastęp, gdzie każdy ma jakieś dobre podstawy, dobre nawyki, potrafi działać. No i z tego też się troszeczkę wzięło. Tam ratownictwo techniczne, więc ja jako strażak zacząłem dość naturalnie przechodzić w strażaka, który przekazuje wiedzę, który szkoli. Tak jak obserwuje się taki rozwój strażaka, jak sobie go tam redagowałem w jakiś sposób w głowie, uważam, że najbardziej jakościowi instruktorzy to są właśnie ci, którzy przechodzą pełną drogę. Od strażaka, który obsługuje narzędzia, leje wodę z prądownicy, mówiąc bardzo, bardzo prosto, przechodzi przez pewne swoje etapy i w perspektywie czasu zaczyna przekazywać wiedzę. To jest naturalne, to jest wartościowe. Tak się widziałem i no to też jest kwestia też takich pewnych predyspozycji. Ja bardzo lubię to robić, więc to, że lubię to robić, robię to z łatwością, plus podstawy, moja wiedza i umiejętności, to jest jakość szkolenia z tego względu, że przecież też powinni oceniać ludzie, których szkole, tak naprawdę nie ja sam w stosunku do siebie, ale... Myślę, że zostawią nam komentarze pod tym wywiadem, wiesz? Ale wydaje mi się, że operuję... Poprosimy. ...wiedzą i umiejętnościami, a nie wiadomościami. Ja się nic nie oczytałem, tylko to, co dzisiaj uczę, sam robiłem, często wykorzystywałem w boju, przekazuję rzeczy, które gdzieś tam mi się sprawdzały podczas akcji. Mhm. Słuchaj, bo wspomniałeś o, oprócz tego, że jednostka ratowniczo-gaśnicza jest jaka jest i takie mamy, takie funkcjonują, to tutaj mówisz o pracy w grupie, tak? Poszukiwawczo-ratowniczej. I tutaj z tego, co mówisz, jesteście wyczuleni na to, żeby się non-stop szkolić i to typowo na ratownictwa specjalistyczne. Więc mam wrażenie, że byłeś non-stop bombardowany tymi szkoleniami, wiedzą, czyli to żywioł twój, tak właściwie. Tak, to jakby... Tu się sprawdza powiedzenie, że to trzeba mieć pewne predyspozycje. Nie każdy jest dobrym dowódcą, nie każdy jest dobrym instruktorem. Chociaż być może te dwie osoby dostaną te same wyszkolenia, ale inaczej je odbiorą. Ze względu, sama grupa poszukiwawczo-ratownicza jest specjalizacją, uważam, bardzo, bardzo trudną. Obszerną. Multizadaniowa jest. Tam jest i chemia, i wysokościówka, i ratownictwo budowlane, i bezpieczeństwo budowli, więc szkolenie musiało być intensywne, ale skoro to lubiłem, pobierałem i przechodziłem i bardzo dobrze się w tym czułem, no to jakieś efekty tutaj jako szkoleniowca, jako instruktora są, ale sama specjalizacja jest dosyć trudna, a sprzętu, technik i zakresu ratownictwa bardzo dużo. Ale same te lata spędzone w grupie, tak jak mówisz, gdzie jest tych zadań sporo, to jest świetny okres, żeby przygotować człowieka do tego, żeby wrócił jako instruktor do szkoły głównej. Czyli to twoje doświadczenie nabyte przez wiele lat, to była konkretna i rzetelna praca. Tak, bo tu tak definicyjnie operuję wiedzą i umiejętnościami dzięki temu, dzięki pracy w podziale bojowym, dzięki grupie poszukiwawczo-ratowniczej, a nie operuję wiadomościami. To też oddziela właśnie dobrego instruktora od słabego instruktora, tak mi się wydaje, bo nie byłem ani zmuszony, ani nigdy nie musiałem być w takim etapie, że przekazywałem wiedzę na podstawie jakichś na przykład własnych notatek. A naturalnie, to jest takie naturalne dla mnie.
A tak od razu ci przerwę i powiem, a z tych wszystkich działań specjalistycznych, która dziedzina jest twoja ulubiona? Tu zaskoczę cię, ratownictwo techniczne z takim bardzo dużym wskazaniem na ratownictwo drogowe. Mhm. Ratownictwo techniczne jest szeroko dla mnie pojęte, to można wpisać wszystko, ale ratownictwo drogowe to jest mój konik, najbardziej to lubię robić. Okej, powiedz mi, w którym momencie zapadła decyzja o tym, że chcesz wrócić do szkoły? Jak to się odbyło, jak to się działo? Bo wiesz, pracujesz w jednostce, doszedłeś do etatu dowódcy zmiany, tak? To jest bardzo fajny etat. Niektórzy ludzie mówią, że to nawet jest najfajniejszy etat w straży. I w którymś momencie mówisz, okej, mam wyszkolonych ludzi, świetnie nam idzie, mam fajny zespół, ale chcę iść dalej. I chcę iść dalej, wracam do szkoły na instruktora, chcę uczyć młodzież. Kiedy zapadła ta decyzja? Jak ona była sprowokowana? No tak by też o dwóch rzeczach w tym momencie muszę powiedzieć. Jak zapadał sam proces decyzji i kiedy ona padła. Ja tak naprawdę jestem strażakiem nie z powołania, chociaż teraz już tak, bo bardzo to czuję, bardzo to lubię i może też dzisiaj do tego dojdę w wypowiedzi. A strażakiem jestem przez przypadek. No i tak by tego się nie wstydzę, taka jest moja historia. I przez przypadek padło to, taka propozycja przejścia do szkoły. To nikt na mnie nie wymusił. Paliłem dom pod Warszawą i potrzebowałem do tego znacznie większej ilości instruktorów w celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tego zdarzenia. I tak się złożyło, że przyjechali i podchorążowie ze szkoły, bardzo zaangażowani w ten zakres pożarów wewnętrznych, ogólnie rzecz mówiąc, i przyjechał kolega, który już tam pracował i mówi, kurczę, takie rzeczy robimy prywatnie, tak dużo dobrego w tym widzę i fajnego, ty widzę, że też to czujesz, może nie warto byłoby się zastanowić nad przejściem. I tutaj jakby też wpasował się w ten model, gdzie ja już zdroworozsądkowo od jakiegoś czasu mówię, fajnie byłoby iść w kierunku przekazywania wiedzy w szerszym zakresie. I samo przejście do szkoły, to już ten proces decyzji zapadał naprawdę na zasadzie głębokiego wyważenia. Ja rozważyłem wszystkie za i przeciw, konsultowałem się, musiałem to przetrawić, musiałem się z tym przespać, no ale zawsze szedłem w kierunku szkolenia i jakby to przyszło dość naturalnie, bo chciałem się w tym robić. No i myślę, że tak to wyszło. Sama szkoła też, jak z perspektywy tego roku sobie obserwuję, to jest świetne miejsce na przekazywanie wiedzy. Ile bym się nie starał i jak dobrze bym tego nie robił, to tą wiedzę na zmianie służbowej przekazywałem ciągle dla 20 osób. Mhm. Poza tam grupą, bo tam troszeczkę więcej osób dochodziło, więcej osób wchodziło w grę, ale sama wiedza w podziale bojowym to ciągle jest to same 20 osób. Tutaj co roku mam kilkudziesięciu nowych podchorążych, więc sam, gdybym nie przeszedł do szkoły, pewnie zmarnowałbym pewien potencjał, bo tutaj przekazuję wiedzę na co roku nowych podchorążych. Oni tam pójdą w świat, nie jestem w stanie być wszędzie, mimo tego, że próbuję jeżdżąc. No wiedza na pewno pójdzie razem z podchorążymi w świat. To jest jak wirus, to się w pozytywny sposób, jeśli jakościowo przekażę im wiedzę i pewne umiejętności, oni pójdą i będą to przekazywać dalej. No i taki pragmatyczny, taki swój praktyczny punkt widzenia jest taki, że szkoła naprawdę dała mi dużo możliwości. Ja bardzo, bardzo intensywnie zacząłem się rozwijać w takich sferach, w których na jednostce się nie rozwijałem. Dużo, dużo fajnych kursów, dużo takich doświadczenia praktycznego dała mi jednak szkoła. I tutaj jakby to jest bardzo fajne, więc w perspektywie i roku, i tego, co patrzę do przodu, to jest świetne miejsce i dla mnie, i dla takiego przekazywania jakościowego wiedzy. Mm-hmm. Dużo więcej dobrego zrobię w szkole niż tam na zmianie służbowej. Na pewno zasięg jest po prostu inny. Po prostu inny zasięg, no inne konsekwencje. Ktoś wychodzi ze szkoły, idzie dalej w świat, w różne części Polski, więc mamy zasięg, jakby konsekwencje tego nauczania są zupełnie inne, prawda? Dokładnie. Powiedz mi, co najbardziej ci zaskoczyło już podczas twojej pracy z podchorążymi, czyli te pierwsze dni, te pierwsze starcia, pierwsze zapoznanie się. Co było takiego, co cię zaskoczyło, czego się nie spodziewałeś? Czego się nie spodziewałem. Pierwsze dni w ogóle były trudne, bo niby miejsce stare, a nowe. I to na te same problemy, na te same miejsca, na tych samych ludzi musiałem spojrzeć z innej perspektywy. No i
jak każda zmiana pracy wiąże się z takim jakimś raz, że stresem, dwa, pewną niewiadomą. Dużo się musiałem uczyć, dużo się jeszcze muszę nauczyć. No, takich rzeczy prostych i tak dalej, więc same te pierwsze dni były dla mnie dość trudne, zapoznanie się z nowym środowiskiem, adaptacja w tym nowym środowisku, ale jeśli chodzi o ludzi, może nie tylko tyle o podchorążych, co w pełnym spektrum szkoły i ludzi, spotykałem się naprawdę z dużą życzliwością. Tak jak ja z podchorążymi spotykałem się dużo wcześniej, gdyż oni przyjeżdżali na praktyki do mnie na jednostkę, odbywali praktyki. Te dużo prywatnych rzeczy z wieloma podchorążymi spotykałem się na tych tak zwanych cięciach, na tych warsztatach z zakresu ratownictwa technicznego, więc dużo, dużo takich pozytywnych odniesień w stosunku do swojej osoby odczułem od samego początku, od podchorążych, od współpracowników, od przełożonych czy kierownictwa tej szkoły. Więc tutaj naprawdę bardzo dobrze mi się od samego dnia pierwszego pracowało. Po roku czasu twojej pracy zadam ci takie pytanie, czego ty nauczysz się od podchorążych? Czego można się od nich nauczyć? Taką dobrą chyba cechą każdego ratownika jest pokora i na podstawie tego trzeba się chyba uczyć od każdego i tak zawsze szedłem w tym kierunku, żeby od każdego się czegoś nauczyć. To jakby tych nauczycieli można mieć różnych, ale od każdego trzeba coś wyciągnąć, więc trzeba się uczyć od stażysty, trzeba się uczyć od ogniomistrzów z 20-letnim doświadczeniem, trzeba się uczyć od swoich dowódców, więc od podchorążych też bardzo dużo się uczę. To są młodzi ludzie, bardzo, bardzo inteligentni i cechą inteligentnych młodych ludzi jest to, że oni są bardzo dociekliwi i szczegółowi. I tutaj przed nimi nie można udawać ani oczarować ich jakimś mówieniem o tym, że ja coś umiem, coś to trzeba pokazać, trzeba zaprezentować, trzeba pokazać swoją wartość. To też jakby czyni mnie, motywuje do lepszej pracy nad sobą, stawiania sobie samemu coraz wyżej poprzeczki. No i uczymy tej precyzji. Na tej podstawie raz, że oni mi zaskakują nieraz takim ciekawym podejściem do tematu, na które sam bym nie spojrzał, bo oni ja patrzę z perspektywy jakichś lat doświadczeń, oni z perspektywy świeżości. Na ten sam problem nieraz ciekawe wnioski potrafimy wspólnie wyciągnąć, więc to jest fajne, a przy okazji, tak jak mówiłem na początku, uczymy się, przynajmniej ja sobie podnoszę dzięki nim swoją poprzeczkę. Jest większa wartość też dla nich. To jest symbioza jakaś. Tak, czyli po prostu musi być pełna interakcja. Informacja zwrotna, tak, to, czyli też stawiasz, z tego co mówisz, wnioskujesz, że stawiasz na taką otwartość podczas tych szkoleń. Tak, bo jakby dobrym punktem, jakąś podstawą jest jakość przekazywanego szkolenia, a drugim ważnym punktem, który jakby tutaj musi współgrać, to jest warunki do przekazywania wiedzy. Ja postawiłem na taki styl, który starszy kolega ratownik mówi do młodszego kolegi ratownika. Ja staram się dać im komfort pozyskiwania wiedzy, bo jeżeli oni się mnie nie boją, bo to jest szkoła, oni czują ten drill, czują jakby respekt. Ja w granicach takiego zdrowego rozsądku daję im dużo przestrzeni. I jeżeli starszy kolega ratownik mówi do młodszego ratownika, to oni mają, raz, że się mnie nie boją, to dwa, właśnie mają łatwość i swobodę w zadawaniu pytań. Ja każde pytanie szanuję, nigdy nie spotkali się z mojej strony z agresją, więc tutaj bardzo szybko przełamuje się lody i ta wymiana doświadczeń, ja się uczę, oni się uczą, przekazywanie wiedzy, przekazywanie umiejętności idzie bardzo szybko, no i myślę, że w jakiejś takiej atmosferze wzajemnego szacunku. Mam nadzieję, że oni wiedzą, że ja ich szanuję, każdy ich pomysł, każde ich pytanie, każde ich podejście do zajęć, a sam też ten szacunek jakby odczuwa. Rafał, słuchaj, wspomniałeś o tym, że ratownictwo techniczne to jest to absolutnie ulubione. Ja wiem, bo obserwuję twoje profile na portalach społecznościowych i wiem, że zamieszczasz filmy, zamieszczasz zdjęcia, zamieszczasz przykłady, opisy. I teraz tą rozmowę z tobą chciałbym wykorzystać do jednego celu. Słuchaj, powiedz mi, jakie najczęściej popełniamy błędy, my strażacy, z jakimi ty się spotykasz podczas szkoleń, bo szkolisz mnóstwo, nie tylko podchorążych, ale szkolisz też OSP. I z takich rzeczy, których gdzieś kiedyś została wiedza przekazana, ona dzisiaj na przykład jest nieaktualna. Wtedy była ok, dzisiaj jest nieaktualna, a non-stop powtarzamy pewne rzeczy, z których powinniśmy zrezygnować. Które z tych rzeczy byś wymienił? Mówimy tu o ratownictwie technicznym i ogólnym.
No to punktem znaczy, mamy trochę czasu, jeżeli chcesz, możesz powiedzieć więcej. Nie, o ratownicy to są... to mogę mówić naprawdę to... godzinami i tutaj pewnie nawet bym nie zauważył, że wyszedłem. Nie, tak. Nie, skupmy się tak, wiesz, raz, dwa, trzy, żeby to nam łatwo zapadło w głowę, ale żebyśmy te osoby, które obejrzą, żeby miały gdzieś jakąś podstawę, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować, nie? Znaczy, mimo wszystko trzeba wyjść od pewnego ogółu. Tak jak mówiłeś, że o aktualności pewnych technik. Akurat konstrukcje samochodowe rozwijają się w takim kierunku, że ten rozwój jest na tyle szybki jak w komputerach. I największym błędem ogólnie rzecz biorąc jest pewna bierność i stanie w miejscu. Osoba, która mówi, że tam dwa razy pocięła samochód i już wszystko wie, bo obcięła sobie raz dach i ona wie wszystko o ratownictwie technicznym, drogowym, to w tym momencie już przegrała. Konstrukcje samochodowe tak się intensywnie i szybko rozwijają, jak komputery, tak jak powiedziałem. Więc nikt nie chciałby korzystać z komputera, który ma 20 lat, a jednocześnie w dość łatwy sposób pozyskujemy sobie techniki z tamtego okresu. Więc tu trzeba po prostu nie stać w miejscu, kontrolować rozwój technik i tak dalej. Przykładów można naprawdę mnożyć. Takie pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest ten zgniot nadkola. Od tego zaczynałem każde warsztaty, gdzie uczono uzyskiwania szczeliny w ten sposób, a to z różnych względów, a potrafię wymienić w tym momencie przynajmniej 4, jest niebezpieczne dla nas jako ratowników, dla naszego życia i zdrowia. Wymień. Mogę prosić? No. To jest ważna rzecz, bo to jest podstawowa. Znamy tą metodę chyba wszyscy. To jest ten system start-stop, którego konstrukcja i zgniot powoduje emisję pewnych gazów, które mogą być niekorzystne dla organizmu ratownika w tym przypadku. To jest taka konstrukcja podłużnic samochodowych, które jeżeli coś robimy na ślepo i tak te stare techniki mówiły, troszkę się rozgrzeszając, tu zgnieć, ale uważaj, że możesz zniszczyć ostrza nożyc. Jeżeli się coś robi na ślepo i trafimy w taką konstrukcję wzmocnioną, to naturalnie jest, że zniszczymy narzędzie. Są systemy gaśnicze umiejscawiane, akurat te naboje wystrzeliwujące ten środek gaśniczy są w nadkolu i to jest też dla nas niebezpieczne, bo na ślepo możemy to rozprężyć. To są zbiorniki, w których jest ciśnienie. Wszystko to związane z odłamkowaniem, rozerwaniem zbiornika jest dla nas niebezpieczne. I tutaj od tego zaczynałem i to do ludzi jeszcze nie trafia, bo system start-stop. No, kiedyś to była domena samochodów francuskich. Peugeoty i tak dalej, Citroeny. Francuzi bardzo się lubią w takich nowościach technicznych. A teraz tak naprawdę jaki samochód by się ze względu na ekologię taki system ma i to jest dość naturalne, więc nie fiksujemy się na jednym modelu, na jednym producencie, tylko na wielości. Okay, ale w czwartym punkcie najbardziej trafia do wyobraźni jednak hybryda i elektryk, bo tam potrafią iść przewody wysokiego napięcia, te pomarańczowe, a tu już do ratownika trafia, że to co jest wysokim napięciem, my się tego boimy, też dużo mitów związanych z hybrydami, elektrykami jest ze związku z takim strachem przed tym, bo ja zawsze się bałem to, czego nie widziałem, chemii i prądu. Tutaj tymi w nadkola się nie gniecie, bo może iść przewód wysokiego napięcia, to do ludzi trafia. To są takie jedna z technik. Okej, czyli nie zgniatamy nadkola, mówiąc krótko. To jedna z takich rzeczy, które powinniśmy przemyśleć bardziej. Tak, i nic na ślepo. Dużo takich z technik starych było mówione natnij tu, natnij słupek na wysokości 10 cm. Nie, teraz konstrukcje są tak różne, że naszą jedyną albo będziemy sobie nad sobą się użalać i mówić, że konstrukcji jest tak dużo, że nie nauczymy się ich wszystkich na pamięć i tak naprawdę możemy robić wszystko, bo i tak rozgrzeszymy się tym, że no taka była konstrukcja, to w inną stronę najprostszą bronią, zanim cokolwiek zgnieciesz, przetniesz, rozeprzesz, zajrzyj pod spód. To jest broń na wszystkie konstrukcje i to też neguje pewne te takie techniki stare, które mówiły o jakichś centymetrach, gdzie się trzeba przecinać, gdzie trzeba zgniatać. Wszystko po dokładnym rozpoznaniu konstrukcji. Spójrz lub odsłoń konstrukcję, bo przecież część plastików można podsłaniać, prawda? Czyli tutaj w zasadzie rozmawiam z tobą, od razu pewne rzeczy mi się też narzucają. Po to są karty ratownicze w pojazdach. Tak. Które opisują konstrukcję samochodów i miejsce niebezpieczne. Ja w ogóle mam taki swój algorytm mały doboru techniki do zastanej sytuacji. Konstrukcja pojazdu dopiero jest tam w trzecim punkcie, a w konstrukcji pojazdu każda informacja, tak naprawdę rozkaz bojowy, to jest podjęcie pewnej decyzji. Ta decyzja jest tym bardziej jakościowa, tym bardziej kierująca nas w stronę sukcesu tego ogólnego i jest podjęta na bazie jak największej ilości informacji.
Więc to wszystko podczas zdarzenia, gdzie mogłem sobie to pobrać, karty ratownicze, aplikacje, internet, wiedza własna, setki podciętych, w cudzysłowie, bo nie lubię ciąć, bardziej lubię, ale to nieważne. Jakby moje doświadczenie warsztatowe, wszystko to składało się na pewien ten dobór informacji, pozyskiwanie informacji. Im więcej, tym lepiej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i wywiad z Rafałem, koniecznie dajcie lajka, poniżej możecie kliknąć subskrybuj ten kanał i przede wszystkim udostępniajcie znajomym ten materiał wideo. O, to bym zapamiętał, reszta mnie przerosła.